16 marca 2001. 19-letni wówczas skoczek Triglavu Krań, Robert Kraniec, makabrycznie upada na zeskok letalnicy, łamiąc sobie m.in. żebra. Upadek wygląda fatalnie i to dzięki szybkiej akcji ratowników medycznych udaje się doprowadzić skoczka do pełni zdrowia. Kraniec już na początku zimy 2001-2002 melduje się na starcie zawodów najwyższej rangi. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a to kolejny odcinek kącika statystycznego, w którym opowiemy Wam o tym, jak Robert Kraniec przezwyciężył swój strach do skoczni do lotów narciarskich na tyle, że w pewnym momencie został jednym z najlepszych lotników w historii skoków narciarskich. Skocznia do lotów narciarskich to obiekt, którego punkt konstrukcyjny przekracza 170 metrów. Na świecie obecnie znajdują się cztery popularnie nazwane mamutami skocznie tego typu. W Austrii jest skocznia Kulm, która znajduje się w pół drogi pomiędzy Tauplitz a Bad Mittendorf. W Niemczech mamy skocznię imienia Heiniego Klopfera, znajdującą się w Oberstdorfie. W Norwegii mamy również skocznię Vikersundbakken, która do niedawna była uznawana za największą skocznię świata. Czwarty mamut to już letalnica braci Goriszków w słoweńskiej planicy. Skocznie te to obiekty, które wymagają naprawdę wielkiej odwagi od zawodnika, ale jak na przestrzeni lat mogliśmy się dowiedzieć od samych skoczków, loty poza granicę 200 metrów dają im wiele frajdy i adrenaliny, której jako osoby uprawiające sport dość ekstremalny w swojej formie potrzebują. Teraz spróbujmy sobie wyobrazić, co musiało się stać w głowie Roberta Krańca w momencie, gdy zrozumiał, że jedna z tych skoczni o mało nie doprowadziła go do trwałego kalectwa czy nawet śmierci. Robert jest przykładem niezwykłej determinacji i pasji, jaką darzył ten sport, ponieważ niezrażony wszystkim już w listopadzie 2001 roku, w drugich zawodach w Kuopiu mógł cieszyć się z pierwszych punktów w karierze. My jednak przyjrzyjmy się startom Słoweńca na skoczniach do lotów narciarskich. Po feralnej planicy Robert bez strachu stanął na starcie Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, odbywających się wówczas w czeskim Harachowie. Skoczek zmotywowany sensacyjnym brązowym medalem Igrzysk Olimpijskich w konkursie drużynowym oddał dwa skoki na 172 metry, co w ogólnym rozrachunku dało mu 11 miejsce w generalnej klasyfikacji tych właśnie mistrzostw. Jako że konkursu drużynowego wówczas nie rozegrano, były to jedyne skoki Roberta oddane na czertaku. Na następne loty skoczkowie musieli poczekać do końca zimy. W planicy rozegrano wówczas tylko konkurs drużynowy, w którym Kraniec po lotach na 213,5 i 214 metrów uzyskał indywidualnie drugą notę za Svenem Hanawaldem. Słoweńcy tamte zawody ukończyli na piątym miejscu przez słabiutkie próby chociażby Damiana Frasa i Igora Miedwiedia. Kolejna zima z sezonu 2002-2003 kazała Słoweńcowi na loty czekać aż do lutego i zawodów na skoczni Kulm. Tam Robert spisał się świetnie dwa razy, plasując się w top 10 na piątej i szóstej pozycji. Następnie przechodzimy do trzydniowego skakania pod koniec sezonu. W tle zapewniania sobie przez Adama Małysza trzeci z rzędu kryształowej kuli, Robert Kraniec wraz z kumplami z drużyny po raz kolejny okazał się piątą siłą w konkursie drużynowym, indywidualnie wyskakując 11 wynik po skokach na 194 i 210 metrów. Dzień później nie zdołał przejść sita kwalifikacji, co odbił sobie podczas niedzielnego konkursu, gdzie uplasował się w cieniu bitego przez Mattiego Hautamäkiego rekordu świata w długości lotu narciarskiego, zajmując szóste miejsce po skokach na 215 i 206,5 metra. Przyszedł czas na jedną z najgorszych zim w XXI wieku. Kampania 2003-2004, wygrana ostatecznie przez Janę Ahonena, obfitowała w wiele trudnych do wytłumaczenia zjawisk. W loteryjnych zawodach z 7 lutego 2004 Kraniec po skokach na 192 i 199,5 metra zajął dziewiątą lokatę. W dniach 20 do 22 lutego 2004 roku odbywała się jedyna mistrzowska impreza tego sezonu. Najlepsi lotnicy spotkali się w planicy, aby rozstrzygnąć między sobą, kto jest obecnie najlepszy. Bohater dzisiejszego odcinka skończył dwudniowe zmagania na 12 lokacie, choć po pierwszym dniu był nawet 8. W drużynowych zawodach wraz z Peterką, Binezupanem i Rokiem Benkowiczem zajął ostatecznie 6 miejsce. Sezon 2004-2005 to dużo słabsze skoki Roberta. Na Kulm nie punktował w ogóle, a podczas legendarnego weekendu w planicy plasował się zaledwie w drugiej dziesiątce stawki. Dużo lepiej wyglądało to już podczas olimpijskiej zimy 2005
2005 na 2006. Zaraz po turnieju czterech skoczni zawodnicy przyjechali na skocznię Kulm, gdzie miały odbyć się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Tytuł ostatecznie obronił Leo Kelsey, a Kraniec został sklasyfikowany na 15 lokacie. W drużynowych zawodach Słoweńcy zajęli 5 miejsce. Na koniec sezonu w Planicy Kraniec mógł wreszcie cieszyć się z pierwszego miejsca na podium zmagań w lotach narciarskich. Po sobotnim 8 miejscu w niedzielę uplasował się na 3 lokacie, ustępując jedynie Janne Happonenowi i Martinowi Kochowi. Przechodzimy do zimy 2006-2007, naznaczonej upadkiem Mazocha i walką Andersa Jakobsena z Adamem Małyszem o kryształową kulę. Pierwszy raz od 2000 roku w Pucharze Świata pojawiła się skocznia Vikersund-Bakken i tam 13 stycznia Robert Kraniec zajął 13 miejsce po skokach na 184 i 189 metrów. Następne loty to już 3-dniowy festiwal kapitalnej formy Adama Małysza podczas ostatniego weekendu w Planicy. Wtedy też bohater dzisiejszego odcinka 2 z 3 konkursów może zaliczyć do udanych. W piątek był 4, w sobotę 7, gdzie w jednym ze skoków poleciał prawie pod rozmiar letalnicy. Ostatniego dnia 201 metrów dało mu 23 miejsce w jednoseryjnych zawodach. Zima 2007-2008 przyniosła nam spadek formy Adama Małysza, pierwszą kryształową kulę Tomasa Morgensterna oraz konkursy lotów narciarskich na 3 różnych skoczniach. Chronologicznie zacznijmy więc od Czertaka. Cały weekend był już przez nas opisywany, link znajdziecie w opisie filmu. W jedynej zaliczonej serii Kraniec skoczył zaledwie 162 metry i zajął 23 miejsce. Następne zmagania na Mamucie przypadły na trwające w dniach 22-24 Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, odbywające się na skoczni imienia Heiniego Klopfera. Swego czasu dostaliście już o tym film, tu również zapraszam do opisu. Dla Słoweńca nie były to wtedy udane dni. Jeden skok poza 200 metrów i ostatecznie 17 pozycja indywidualnie. Dzień później Robi był jednym z dwóch skoczków, którzy zmuszeni byli walczyć o to, aby bezpiecznie wylądować. 85 metrów zaprzepaściło szansę jego i jego kolegów na dobry wynik. Przechodząc na koniec sezonu, na skoczni do lotów narciarskich w Planicy znowu odbywały się 3-dniowe zmagania. W pierwszym dniu Robi był 18, następnego dnia 4, razem z kolegami w drużynie, oraz również 4 w ostatnim dniu zmagań, przegrywając pudło o 30 punktów z Janne Happonenem. Kampania 2008-2009 to legendarna dominacja Gregora Schlierenzauera, który jako pierwszy w historii zdołał uzbierać ponad 2000 punktów w Pucharze Świata. Kraniec uzbierał wtedy tych punktów zaledwie 276, ale od początku. To był ciekawy sezon, w którym mieliśmy konkursy aż na 4 mamucich skoczniach. Pierwsze loty zaraz po turnieju 4 skoczni na skoczni Kulm, Kraniec skończył na 12 pozycji. Dzień później był już 16. Podczas konkursu w Fistim Tour na skoczni w Oberstdorfie indywidualnie zajął 17 lokatę, a dzień później w drużynowych zawodach podopieczni Matiasza Żupana zajęli 5 miejsce. Kolejny miesiąc później na Vikersund-Bakken w drużynowych zawodach Słoweńcy zajęli 4 miejsce, a dzień później Robi był 5 indywidualnie. Następnie w Planicy sezon zakończył 2 miejscami w top 10. Olimpijska zima 2009-2010 to wreszcie kula dla Amana i 2 kolejne olimpijskie medale Adama Małysza. W tej kampanii po raz pierwszy Robert pokazał swój prawdziwy potencjał lotnika. Pierwsze zawody wygrał o pół punktu przed Amanem, dzień później był 2 za Schlierenzauerem. 3 tygodnie później podczas Fistim Tour był 5 wraz z kolegami i indywidualnie 2 za Jakobsenem dzień później. Kampania kończyła się Mistrzostwami Świata w lotach narciarskich na letalnicy. Tam Robi był indywidualnie 5 po 4 kapitalnych skokach. Drużynowo był 6. Po tym sezonie mógł też dopisać sobie pierwsze poważne trofeum za loty. Zdobył pierwszą z 2 małych kryształowych kul za loty narciarskie. Ostatnia zima Adama Małysza, czyli sezon 2010-2011, to również solidne loty Roberta Krańca. W pierwszych lotach na Czertaku w Harachowie był 4 za Małyszem. Dzień później już 6 za, uwaga, Wolfgangiem Leutznem. Miesiąc później podczas Fistim Tour widać było już spadek formy sympatycznego Słoweńca. 15 miejsce indywidualnie i 7 drużynowo dzień później. Przed czempionatem w Oslo skoczkowie przyjechali na nowy mamut w Vikersund, który wówczas był największą skocznią świata. Robert nie spisywał się tam na zbyt dobrze. W pierwszym dniu był 9, a na zajutrz dopiero 19 po słabym skoku na 155 metrów pierwszej serii. Gdy przyszła pora na kończący sezon weekend w Planicy, to Robi najpierw uplasował się na końcu drugiej dziesiątki, tylko po to, żeby dzień później w drużynówce poprowadzić kolegów do podium, a w niedzielę rozdzielić na podium Stocha z Małyszem, zajmując 2 miejsce.
miejsce. W zimę 2011-2012 Kraniec mógł wchodzić z nowymi nadziejami. Trenerem reprezentacji został wówczas Goran Janusz, a w kalendarzu znalazły się 4 obiekty do lotów narciarskich. Sytuację z Kulm omawiałem dla Was tutaj. Link znajdziecie w opisie. Kraniec zawody poranne, jednoseryjne, przeniesione z dnia wcześniej, wygrał, a w popołudniowej batalii był 5. Miesiąc później na skoczni imienia Heiniego Klopfera był 4 indywidualnie po skokach na 198 i 220 metrów. A dzień później wraz z Jurijem Tepeszem, Peterem Prełcem i Jurem Sinkowcem wygrał jednoseryjne zmagania drużynowe. W ogóle zapomniałem o tym, że Jure Sinkowiec potrafił skakać na tyle dobrze, że nie dość, że dawał radę wejść do drużyny, to jeszcze był dosyć mocnym jej punktem. Jezus Maria, tych Słoweńców było tyle, że mi się już mylą. Najważniejsze w tym sezonie były jednak 22. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich odbywające się w Vikersund. Tam Kraniec nie miał sobie równych i w dwuseryjnym konkursie pokonał Rune Welte i Martina Kocha, stając się mistrzem świata w lotach narciarskich. W konkursie drużynowym dołożył jeszcze brąz, będąc najlepszym z czwórki desygnowanej przez trenera Gorana Janusza do walki o medale. Tak podbudowany Kraniec przyjechał na rodzimą ziemię do Planicy, gdzie pierwszy konkurs wygrał, w drugim indywidualnie był 3, jednak w pamięci kibiców na pewno pozostanie jego próba z pierwszej serii drużynówki, gdzie miał szansę bić rekord letalnicy, jednak przestraszył się wysokości i skrócił skok na 231 metr. Te wyniki zaowocowały drugą i ostatnią w jego karierze małą kryształową kulą za loty oraz pucharem KOP. Sezon 2012-2013 to Mistrzostwa Świata w Predazzo. Sezon lotów zaczął od trzeciego miejsca w Vikersund, dzień później ogrywając Michaela Neumayera o 11 punktów, a Gregora Schlierenzauera o 16,5. Tydzień później na czertaku w Harachowie był 4 i 2. Na skoczni imienia Heiniego Klopfera Kraniec był 8 indywidualnie i 3 wraz z kolegami w drużynie. Letalnica to już 5 i 6 miejsce indywidualnie i drużynowa wygrana, co dało Robertowi 2 miejsce w klasyfikacji generalnej lotów. Gdy przyszła pora na olimpijską kampanię, forma Roberta zaczęła powoli spadać. W pierwszym konkursie na Kulm jeszcze był 5, w drugim już 18. Gdy po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi przyszła pora na obronę złota z Vikersund Bakken, Robert był zaledwie 29 na czertaku w Harachowie. Sezon 2014-15. Ten Robert zaczął od falstartu, zajmując ostatnie miejsce na nowo przebudowanym mamucie Kulm. Vikersund ta sama historia. Ostatnie miejsce w pierwszym konkursie. Dzień później mógł już sobie dopisać 5 punktów za 26 miejsce. Za to na letalnicy spisywał się już dużo lepiej. 11 i 13 lokata indywidualnie i drużynowa wygrana. Kampania 2015-2016 to kosmiczna forma Petera Prełca i jednocześnie łabędzi śpiew naszego dzisiejszego bohatera. Podczas lotniczego czempionatu Kraniec był 9 indywidualnie, a wraz z Jurijem Tepeszem, Anżelaniszkiem i Peterem Prełcem zajęli miejsce tuż za podium. Następnie 3 dni latania w Vikersund, gdzie Kraniec był 1, 3 i 35 oraz 4 dni zmagań w Planicy, podczas nich Robert nie schodził z pudła. 3., 1., 2 z drużyną i 2 indywidualnie oznaczało, że skoczek mógł po raz ostatni w karierze stanąć na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach narciarskich. Zajął wówczas 2 miejsce. W tym miejscu mógłbym zakończyć ten odcinek, ale wspomnę jeszcze 3 ostatnie lata skakania Krańca. Sezon 2016-17 musiał odpuścić poprzez kontuzję więzadeł krzyżowych w kolanie. Sezon później na lotniczy czempionat w Oberstdorfie nawet nie pojechał, a swoje ostatnie punkty w karierze zdobył na swojej ukochanej Planicy, zajmując 10. miejsce w pierwszym konkursie. Rok później na tej samej skoczni, startowany przez własną córkę, zakończył sportową karierę. Podsumowując, Robert Kraniec w swojej karierze zdobył 2461 punktów na skoczniach do lotów narciarskich. Łącznie w swojej karierze oddał aż 209 oficjalnych skoków poza 200 metr. 16-krotnie stawał na podium konkursów do lotów narciarskich, z czego 6 razy wygrywał, 5-krotnie był 2 i 5 razy był 3. Ma 1 złoty medal indywidualnie z Mistrzostw Świata w lotach oraz 1 medal brązowy zdobyty w Vikersund podczas konkursu drużynowego. Robert jest uosobieniem determinacji i miłości do tego sportu, bo jak inaczej można opisać karierę Słoweńca, który pokochał latanie mimo tego, że właśnie jedna z tych skoczni mogła wysłać go na wózek inwalidzki lub do grobu już u progu jego przygody z profesjonalnym sportem.
sportem. Czy Kraniec to najlepszy lotnik w historii? Być może nie, ale przekonamy się za niedługo, porównując jego wyczyny z karierami Martina Kocha, Kamila Stocha, Gregora Schlierenzauera czy innych wielkich lotników XX czy też XXI wieku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Był to kolejny odcinek Kącika Statystycznego. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie nam suba. Jak wiecie, zima. Będziemy się starali wrzucać więcej, częściej i lepiej. Poczujcie z nami moc wiatru pod narty i podziwiajcie piękno lotu. Mówił dla was Rudek. Na razie, cześć.